Cześć Wam, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj na troszeczkę krótszym streamku, bo troszeczkę lepiej choroba. Aha. Wyłączyło, co jest? Dobra. Wkładamy te śmieszne kontrolerki tutaj. I zaczynamy piękną zabawę. Rundę drugą z Super Mario Sunshine. Siemanko, panie pielgrzym, dobry wieczór. Witam serdecznie. Witam, witam, o drogę nie pytam. Witam, witam, o drogę nie pytam. Patrzcie, jaki fajny mam kubeczek. Co tam, panie pielgrzym? Jak tam wieczorek? Jak tam wieczorek? Ja. Bo mnie jakoś od rana tak dziwnie trzyma. Jakoś czepię coś. Nie wiem, czy przeziębiony jestem, czy co. Pogram sobie z chwilkę i... Trzeba lecieć spać, bo jutro do pracy znowu. No, ja też pracowałem. O. Do tej pory, oh my god. No ja do 19 tradycyjnie. A tak biegam po dachach? Aha, w takim lajcie, oj. No, dzisiaj jest niekorzystny. Jak tam w ogóle wrażenia z Dying Light 2? Ok, czy mniej ok? Po takim czasie? Tylko 8 mamy tego? God damn it. Trzeba się wziąć trochę w garść, bo 8 to troszeczkę mało, co? Oj, przepraszam was bardzo. Siemanko Ziutek, dobry wieczór. Co tam u ciebie? Dawno cię nie było. Shadow Mario on the Loose, epizod 7. Kurde, powoli się przekonuję do tego Dying Lighta. Ale w pierwszej kolejności chyba Elden Ring pyknie, wiesz, pielgrzym. A, muszę gonić tego drania. Wyprzedziłem go? What? Wracaj tu, gnido. Ja ci zaraz dam ucieczkę. Ja ci zaraz dam. No co tam, ziuteczek? Ciotam. Co ten Mario? Jak ja mam go... Coś ja mam mu zrobić, czy... Już?
Alright, I remember this. No to, to nie było za trudne. To mówisz, że mam nie przechodzić ze względu na gry przez najbliższy czas? To znaczy? Aha, że Elden Ringa nie chcesz oglądać. No ja chcę przejść Elden Ringa, no. Ja wiem, że tobie się Soulsy nie podobają, ale ja muszę przejść Elden Ringa. Kiedy Wormsy z widzami? A to jest dobre pytanie, tak myślałem dzisiaj o wspólnym granku. Może weekendzik? Co, co wy na to? Red Coins on the Lake? Będę przychodził dla klimatu. Okej. Okay. Miło mi bardzo. Dark Soulsy do powodzenia. Nie no, nie do końca Dark Soulsy. Elden Ring, nie? Ale Mariosy dawają radę, nie? Ten Super Mario Sunshine mi podeszło, nie? Podeszło mi bardzo mocno. Dobra, gdzie są te red coinsy teraz? Teraz trzeba być poważnym. Tam prądy latają, ale red coin... Ej, tam do góry jest ten red coin? O Boże, do góry? Ja dzisiaj... Dobrego dnia, gruby. Dlaczego gruby? Siemka, Tymga, dobry wieczór. Na dzisiaj, jutro, pojutrze wolne. Piątek, sobota na 14. Niedziela i poniedziałek nocki. No, czyli w sobotę wieczorem mógłbyś grać, jak mniemam. Dobrze myślę? Chudy też nie. Nie no, ja jestem chudy chłopak. Ja nie jestem gruby. Może trochę bębenek mi urósł, taki tatusiowy, ale ja ogólnie jestem chudzielec. W sumie łatwiej byłoby mi pewnie z tą rakietową dyszą. O nie, nie chciałem tego zrobić. Co? Ej! Kał! Czerwony, no! Ej! Co jest? To jest co to jest? You got the turbo nozzle. Press and hold ZR to zoom. Co to jest? Oż ty kurde! Ale czadera. Co się można normalnie ścigać? Czy to jest pod wodą? Nie, to jest nad wodą. Ojejku. Chyba nie, chyba tutaj nie dam rady w taki sposób. Ale spoko to jest. O, tutaj będziemy mieli pierwszy ten. Pierwszego coina. Ojej. No nie, no nie wierzę. Dobra, muszę... Muszę zdobyć jednak ten normalny nuzl. Ten normalny będzie bardziej skuteczny tutaj. To jest niezłe.
O, tutaj jest. Dobra, to będzie okej. Okay. To co, Ziutek, sobota okej? Okay? Na jakieś wspólne granko? Co powiecie na sobotę? Jest ktoś chętny jeszcze? Może na Discordzie po prostu napiszemy. Można w robaczki poograć, bo ostatnio mieliśmy grać i nie graliśmy. Okej, okay, mamy jednego redcoina. Nie można tego wymienić jednym przyciskiem po zdobyciu? No nie, właśnie. Właśnie nie, kurde, wiesz? Takie to jest dziwnie. Dziwnie to jest jakoś tak zaprojektowane. Ajajaj, no nie zdobyłem tego, nie? Czy mogę to zdobyć z tej lilii? Mogę, ale to dobrze zrobione było. A! Przepraszam bardzo. Ale tak jak mówiłem, coś mnie od rana chyba przeziębiło. Przeziębiłem się ogólnie. No, gruźnik. Nie fajnie. Gruźlica grę na sypkiła i mogiła, no my płabi. Piękny kubeczek z jeżykiem, nie? No, no śliczny po prostu. Nie mogłem mu się oprzeć. A w środku jeszcze pyszniejsza herbatka. Jeszcze nowy ład do tego. Tutaj co? To, czy to jest ta wyrzutnia taka? Nie, to jest ten zwykły nuzel. Dobra, no, lecimy na szczyt. Bo tutaj widzę bardzo dużo redcoinów do góry. A one są nam niezbędne do zdobycia gwiazdeczki, nie? Czekajcie, a czy tu do góry jest jakiś? Nie. Puśwa, jeszcze Mario mi backflipa zrobił, nie? To nie było łatwe, naprawdę. No jeszcze to przeskoczyłem, serio? Okej, mam to. O kurde, masakra jest. Chyba będzie krótszy streamek niż myślałem. Trzeba się jak najszybciej wykurować. Tak nie może być. Wow. O kurwica. Przepraszam. Dobra, polecę stamtąd. No, uciekaj. Wybaczam brak skilla. Dzisiaj? Od święta? Wybaczasz? Ej, tu coś jest na tej palmie? Nie, to jest później. Ej, tam widać ten kolejny level. Jak to fajnie jest wszystko tutaj zrobione, nie?
ale mnie zdenerwował. No i co? I nie chwyci mi się tej krawędzi? Już myślałem, że mi się nie chwyci tej krawędzi. No bym chyba... Chyba bym zaczas. Oj, dzisiaj może z tego nic nie wyjść. Ale spróbujemy jeszcze. W sumie 5 coinów mi zostało do zebrania. To nie jest dużo. Ogólnie to jeszcze jedno słoneczko mogę dostać za zebranie 100 coinów w tej lokacji. Przecież to jest kuźwa niemożliwe. Ale one dropią coiny chyba, nie? Chyba nie. On nie jest na dnie, wiesz, ten gun, on się odbija, on jest do góry. To życie mnie boli, tak mruga tu. Dobra. No, cwany jest, nie? Oszukują mnie. Oni mnie oszukują już dawno. Okej. Co? A, to jest ta wyrzutnia. O, to będzie okej. Uuuuj, do góry! To tak będzie mi tu... brunkać? Dobra, 4 mamy, to, czyli połowę już. Dobrze idzie. O, tu widzę jeszcze jakiś czerwony coinik. O, super. Dobra, jeszcze 3. Dobrze liczę? Dobrze liczę. A czy mógłbym na przykład zrobić... O, coś takiego? Nie, nie mógłbym. No, to jest spoko, ej. To jest mega spoko, nawet bym powiedział. Ale na tym można cudownie skakać. Dobra, coinik. Super. Mario, uważaj. Uważaj se. A, bo tu ten duch lata. Trzeba na niego uważać, tego zioma. Okej. O, super, udało się, jakoś przeżyłem. Nie wierzę w to w ogóle, nie? Nie wiem, jak ja to robię, ale żyję. Nie żyję. Okej, okay, tam jest ostatni. Ej, Mario, nie tak wysoko! Szaleńcze! A kopnęło mnie to, aha. Dobra, tu jest ostatni. To jest ostatni coinik. Dobra, dawaj go. Mario, no, łap go. O, no i mamy. Mamy kolejną gwiazdeczkę. W sensie shine sprite. Au. Świetne to jest.
No i cudownie. Siema, siema, Mieszko to ziomal, dobry wieczór, witam serdecznie. Co tam u ciebie, jak tam? No, jakąś nową gierkę zacząłeś? O! Teraz w sumie została tylko za 100 coinów, nie? Herbata zrobiona? No ja też mam herbatkę, bo mnie trochę bierze od rana. Także... Maniak, na gdzie te 12 szczwita zrobiła? Czemu? Nie wiem, czemu to włączyłem w ogóle. Spróbujemy zdobyć to 100 coinów. Zapraszam, Mieszko, zapraszam. I życzę od razu z miejsca smacznej herbatki. Jak go po prostu. Zacząłem tego spec opsa i zajebisty shooter, klimacior wojny w stylu Iraku i fabułka też niezła. Aż się nie dziwię, że na YouTube ludzie zrobili filmik na temat wyjaśniania fabułki. No to może trzeba ograć na streamku w takim razie. Jak ja mam przyrżnąć? Aha, w taki sposób. Dobra. Czy mi się uda zdobyć 100 coinów w tej lokacji? To nie będzie łatwe zadanie. To jest na 6-7 godzin. Czy dwa streamki takie dobre? Dobra, 3. W moim wypadku to 3. A co to jest kura znosząca złote? Ja cię zaraz tu... No łap to, łap to, łap to! Ale ona dosłownie sera tymi coinami. Ej, na niej można tak farmić te coiny? Poważnie? Ej, to żyćko, gdzie ono zwiewa? Aaaa! Tam kolejna kura jest. No, to nieźle. Lecisz takiego Mariana nie lubisz? Bardzo fajny jest ten Marian. To trzymaj się, dziutek. Nie, coś czuję, że spokojnie tutaj... Że spokojnie to te coiny zdobędziemy. O, kolejna kura srająca. Dobra. Streamer do wymiany? Okej. Okay. Why? No nie dziwię się. Fajny motyw wymyślili. Fabuły teoretycznie nie ma dużo, bo więcej walczysz, ale cały czas nie wiesz, o co chodzi za bardzo i dlatego chyba to uznawane za dobre jest. Aha, no okej. Okay. Czyli jak taki thriller w sumie dobry, nie? Zaciekawiłeś mnie, Mieszko, bardzo. Chyba będzie granat. Dobra, chyba tu już nic nie wyskoczy z tych kwiatuszków. A tutaj jednak jest inaczej, tak? O to chodzi, nie? No dobra, Mieszko, bardzo mnie zaciekawiłeś, powiem ci szczerze. Oj, oj, oj.
Mikrowybory. No to ci, naprawdę to ciekawe jest. Dobra, za to nie ma... Za to nic nie zdobywam. No to lecimy dalej. A tu, tu są monetki w krzokach pochowane. Czy ja mogę na przykład... O, zrobić taki atak temu czemuś? Nie, nie mogę. Nie no, ta gra ogólnie chyba pozytywne oceny zebrała, nie? Kurde, szybko, szybko po monetki. One za szybko znikają, przecież to jest jakiś skam. I woda, woda mi się skończyła. Zaraz tam do góry będą. Właśnie się dziwiłem, że redki różne były na jej temat, ludzie bardziej pozytywnie oceniali. A takie 8, a taką ochotę miałem po nawalec z karabinu. No i co, i dostajesz dobrą nawalankę z karabinu i dobrą fabułę, tak? Co chcieć więcej? W sumie, nie? Coś tam zdobyłem, za, chyba za 50 monetek żyćko zdobyłem, mi się wydawało. Aha, tego trzeba z odległości chyba. Aha, ogłuszone i co? O, taki sposób. No dobra. Ogólnie ja lubię taki klimat wojny w stylu Iraku i tak dalej, ale bardzo mało takich rzeczy jest. Karbale jako film dobrze wspominam. Muszę sobie obejrzeć tą Karbale. Nigdy... Nigdy nie widziałem tego filmu, szczerze mówiąc. A bardzo chciałbym coś z tego obejrzeć. No, panie Mario, no puszczaj się. Nie rób siary. No wiem, słyszałem wiele dobrego o tym filmie. Mam nadzieję, że niebawem będę miał szansę go sobie obejrzeć. Dobra, lecimy do góry. Bo do góry na tych sznurkach chyba też będą monetki. Co, nie ma? Poważnie? I nie ma. Wow, no. Jeszcze sporo ich potrzebuję. Tam jest zamknięte w tym rozdziale. O nie, to bardzo niedobrze. Taki dość realistyczny, ochrona ogromnego budynku. To ratusza jakiegoś chyba, nie? Psycha siada żołnierzom. Chyba chodziło o ochronę jakiegoś ratusza, z tego co pamiętam. Aha, no to spoko, spoko, kurde, to brzmi. Oni zostali jakby otoczeni przez talibów. I to jest na faktach, nie? Chyba. Chyba tak. Serio? Kurde. Kurde, jak tutaj zdobędziemy 100 monetek, to chyba będziemy mieli na 100% ten świat już. Dobry wieczór, panie Bakosan. Musieli chyba się bronić 2 albo 3 dni. Muszę obejrzeć ten film w końcu. O, i blue coin, patrzcie państwo. Dobra, teraz te... Te z jeziorka teraz trzeba będzie łapać.
Co do fabułki nie mówię, ciekawe również wydaje się w gierce. To nie zdradzaj mi nic. Bo na pewno będę chciał spróbować w to zagrać. No czy ja zdołam to? Można ograć, można pograć, można ograć, potem sobie podyskutować o tym. Co tam Bakosan słychać, jak tam? Jak tam? Aha, jak X-ik nawalam, to tak fajnie szybko pływa. I to szybciej jest niż ten. No i dobra. No to jak już skończysz, to proszę, nic nie zdradzaj. No kurde, 25 zostało tylko? Spoko całkiem. Aha, czyli lepiej rozpłaszczyć go na ścianie. Wtedy mam 3 monetki. Takie buty. O, czy on mnie wyrzuci? O, i super. I fajnie, że mnie wyrzucił. Kurde, nic nie widzę tego, nie? Dobrze jest. Tutaj zawsze pojedyncze monetki. Ajajaj! A, bo na tym można liściu stanąć sobie ładnie. Aha, nie udało się. Kurde no. Czyli nie mogę tak blisko podejść do tego. O, chyba że stąd. Ja nie mogę, no kurde, co za gnida dworska z niego. No, nie macie. Kurde, czy... Chyba zdołam to pozbierać wszystko fajnie. Wow, panie! Panie Marianie! I bronić się raczej spodobają. Kałaszkiem, 4 sumikiem jest taki karabinia maszynowy jak w CSGO z kałcikiem. Spoko, kurwica, tam masna giereczka ogrywana, nie mogę poobserwować. Siemanko, panie Kaszub, dobry wieczór, witam ponownie. Nie możesz poobserwować, co tam, praca? Czy służba u innego streamera? No jak ja mam tego gnojka załatwić, za przeproszeniem. Czy ja tu jeszcze... Jakieś monetki są... Nie widzę nic. Nie, muszę pogarniać parę tematów i do spanka się szkować, bo... bo 3 dni sypiam po 3 godziny i chcę w końcu odespać, ale to już tutaj trzeba wstać. No to leć spać, leć, odsypiaj. Ja dzisiaj też długo nie posiedzę, bo trochę mnie choróbsko wzięło, a jutro trzeba jednak iść jeszcze do pracy jeden dzień. W czwartek mam z kolei wolne, w piątek też lecę w sumie do pracy. To już byśmy poglądali powiedzieć.
Dobra. Okej, okay, chyba górą może się uda przejść. Cholera, no 16... 16 monetek zostało. Ajajaj, no. A w tym co tu jest takiego? A, ten Rocket Nozzle. Super Mario Sunshine i Mario 64 to są moje gry must playlist. Zazdroszczę panu tej przyjemności. No, ja się też bardzo cieszę, że w końcu gram w te gierki. Właśnie od Super Mario Sunshine zaczynam swoją przygodę z 3D. Tylko monetki i monetki. No, dokładnie, monetki. To jest część, od której zaczynam swoją przygodę z Mariosami w 3D. Nie wiem, czy podejdę do 64, ale Galaxy na pewno chcę grać. To jest taka stara gra, że pod retro już wchodzi, a nie wygląda na aż tak starą, co nie, Mieszko? Gierka ma 20 lat. To chyba już retro, nie? Ja tą erę PS2 GameCube to już za retro uważam. Kurde, 16, nie? Tych kurde coinów. Ale gdzie jest reszta? No, nie wygląda jakby miała 20 lat. To jest prawda, ona się bardzo fajnie zestarzała. Jak ja ją pierwszy raz zobaczyłem, to nie byłem pewien, czy ona jest właśnie tak z ery PS2, czy bardziej Xbox. Tak, 20 lat, nie? Dwa latka miałeś, jak wyszła. Albo jest Bomber. Ja już trochę miałem, kurde. Ja już w tym wieku to na PSX-ie łupałem i to już od jakiegoś czasu. Jak wychodziła gierka. No nie udało mi się stówki zebrać. Szkoda. Naprawdę wielka szkoda. Chyba, że są poukrywane, nie wiem, na palmach jakieś, cholera wie. Gry młodości. O. Też fajne określenie. Chyba, że jakbym na przykład, nie wiem. Gdzie ta monetka wylądowała? Gdzie ona wyleciała? Do góry? Do góry. Aha, i ona się pojawiła. No i super. Świetnie, czyli te wiatraczki jak odpalam. Salto mortale według Mario, oczywiście. Nie, drugie już nie wygeneruje. No dobra, no to trzeba po tych wiatraczkach chodzić. To wychodziło też do komunii, szedłem. No, czas leci. Leci nieubłagalnie. Oj, przepraszam bardzo. Wyskakuj z tej wody. Wow. Aha, czyli ja mogę na przykład stanąć tu w tym miejscu i z tej perspektywy rozpędzić ten wiatraczek? Nie, gra mi nie zrobi tej przyjemności. Żebym mógł sobie tak do tego tematu podejść. Ale mogę zrobić to zawsze w taki sposób. O. Ale ja myślę, że istotne jest, jak my się czujemy, nie? Paulo Coelho. Czy staro, czy młodo. O, no i blue coin, no i pięknie, no i cudownie. Ale szczerze to tak na tych blue coinach na razie to mi nie zależy. Wolałbym jednak obfitować w te zwykłe monetki.
Ojojoj, a po tym specopcie to jest Call of Juarez Gunslinger, gram poza serią jest, a Zeniu mi polecił. O nie, ja Call of Juarez muszę ograć i to... I to tak niebawem wydaje mi się, że do tego dojdzie. Kto mieszka w krzakach, oh my God. Kto żuka szuka, kto do ślimaka czasem zapuka. Kto u Biedronki kropki policzy, kto goni żabę, kto w trawie krzyczy. Kto to taki? Kasztaniaki! Pielgrzym, 16 złotych. Masz te 16 brakujących monetek. Dzięki Pielgrzym za donate'a. 16 monetek, no tak. Kurde no. Dzięki bardzo Pielgrzymek za supporcik. No ktoś mówi, że ci 100 brakuje, no. No, rozpędzaj się tam ładnie. Fajnie, bo to chyba nie zniknie tak łatwo. Wydawaj tyle, bo ci to na tej emerytury bro. Co jeszcze kupiłem na Switcha? Ja mam jeszcze poza tym, mam Ring Fit. Ring Fit, Mario Kart, bo były w zestawie z konsolą. Mario Karty, 8, bardzo fajna gierka, naprawdę super jest. Mega mi się podoba. Już trochę grałem. Off stream. Z Madzią też trochę pykaliśmy. No i jeszcze mam ten abonament Nintendo Switch Online i w ramach tego mam dostęp do kolekcji kilkunastu może gier ze SNES-a i NES-a, nie? Pan został Switchowym entuzjastą. Jeszcze bym się tak nie nazwał. Ale chciałbym te najważniejsze tytuły tej konsolki ograć, na pewno, nie? Bo na pewno powiem szczerze, że mega mi podchodzą, jak na razie. Może takim retro, w sensie switcho-świrem entuzjastą zostanę. Aha, wiedziałem, że to się tak skończy. Mario! Nie no, naprawdę, ta gierka mega spoko jest, nie? 14 tylko tych monetek. Nieszczęsnych brakuje. Ten tu Bansi. To jest mało. To nie jest dużo. Czapeczka Pikachu od następnego streama. Nie wiem, poddaję się zaraz. Ogólnie to tu są te wiatraczki, nie? Cały stream jak na zbieraniu monetek. Ja mam taki nieogar dzisiaj, nie? Widzę, że jeszcze ponad 25 lat brakuje, więc spokojnie, zdążę dwa razy bankrutować. No, oby. W Lego się przynajmniej monetki zbiera. Przyjemniej, aha. No, Lego spoko. Legosy też chciałbym ograć. Mam, chciałbym ograć ten... jak to było? City Undercover? Bo mam właśnie zakupione. Dobra, i teraz szybka akcja. Szybciutko, żeby nie zniknęło. Panie Mario, what the hell? No i wysrało. Przepraszam za słownictwo. No i... dupa zbita. Kurde, czemu tylko w jednym kierunku z tej liny można? Dobrze, uciekam. Buziaczki, zdrówka, życzę pani Oskarze. Postaram się nadrobić wiodzika z Mario, bo to giga czat. No spoko, trzymaj się, wyśpi się porządnie. Panie Kaszub, dzięki bardzo za obecność.
do następnego. To wolne reszta tygodnia, że o jutrze gadasz? Nie. Wow! Freaking. Nie wiem, czy ja to zrobię. Nie. Jutro pracka. W czwartek wolne, piątek też pracka, także. Także nie ma za dobrze. Gdzieś indziej poszukam monetek. Może te dzwony coś... Ej, zaraz, wait a minute. To życie wyleciało z tego. Brawo. No i co? Wiedziałem, że tu coś w tym stylu trzeba zrobić. Dobra. Czy mogę więcej? Więcej monetek? Więcej monetek z dzwoneczków. Dobra, chyba wszystko wyleciało, co miało. Tak, no jest opóźnienie. Ja muszę w ogóle popracować nad opóźnieniem, bo kiedyś takiego opóźnienia nie było i chyba mam źle encoder ustawiony. No właśnie tak się domyślałem, że dotyczyło właśnie... To też dostanę taką nagrodę? No i pięknie, i mamy to. Chyba mamy 100% w tym pierwszym świecie. I super, ale się cieszę. Ale będzie grane w to Mario. Będzie tak męczone to Mario do premiery Elden Ringa. Dobra, teraz jeszcze raz. Gdzie się ten Sun Sprite pojawił? Tam, ten Shine Sprite, przepraszam. Shine. No i chyba mamy wszystko już tutaj. O, i najlepsza muzyczka. Tutaj się szło na tą platformę. Przepraszam. Tu chyba się szło na tą platformę. I tu jaki epizod mamy do przejścia? Mario, nie przypomina ci sowieckiego dyktatora? Może Włocha bardziej? Ej, pamiętacie w ogóle ten film Super Mario Brothers? Taki z aktorami, mega taki kwaśny. Taki live action Mario Movie. Kojarzycie to? Cie... Pod względem zbieractwa Crash lepszy, bo zbierasz chociaż owoce Bunga Bunga, a nie jakieś tam monetki. Buźka mrugająca okiem. Oj, tutaj byś co niektórych mocno odpalił. Takim powiedzeniem, że Crash lepszy. You wanna go for a ride, bud? Go ahead and jump on the blooper you like best. Go on. Show me super blooper surfing and win yourself a prize. No to jedziemy.
Kiszonego nie ma. Ale czadera. Mam nadzieję, że ten czas pozwoli nam na zdobycie Shine Sprite'a. Bo jak nie, to trochę lipka. Będzie z miodem. Wow, 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 panie, panie, panie. To pan. Pretty weak. Serio? No nie, co? Co za ziomek, wyrzucił mnie stamtąd? Przepraszam. A co to jest ten Lost Ark? To są te dinozaury? Całe? Przepraszam za... Przepraszam bardzo za... że tak powiem, ignorancję. Ale piękny backflipek. Dobra, jeszcze raz spróbujemy przejechać. Kiszony poobrażał książkę, bo zapisanie musiał się schować przed fanatykami Tolkiena. No, Kiszony tam suchej nitki na Władcy Pierścieni nie zostawia. Hobbit lepszy. Boże, jakie kontrowersyjne w ogóle... Jakie kontrowersyjne zdanie to jest. Kontrowersyjny punkt widzenia. Naprawdę. To jest hack and slash. Ta gra chyba od dawna jest w Azji, teraz serwery europejskie postawili. Ej, chyba od bardzo dawna jest Mieszko w Azji, co nie? Coś. Dobrze też. Super. Jakiś turbosek tu jest może? Nie, tu się tylko skacze, a skakanie marnuje czas. Bardzo niedobrze. No, to już sporo, nie? Aha, no to rozumiem już. A jest to warte uwagi? To jest jakieś kolorowe, mroczne? Jak jest mroczne, to chyba spoko, nie? Chociaż ja tam jestem podjarany Diablo 4, bo może być mega dobre. Jeszcze gorszy czas miałem? No nie wiem. No nie wiem. Ja też nie. Jakimś fanatykiem hack and slash nie jestem. Grałem w Diablo 2. Oczywiście z dodatkiem. W Titan Questa. Torchlighta. Torchlight w ogóle mega spoko jest. Patrzcie to. No właśnie, kurde, ten szkoda, że ich nie można w locie tych plecaczków zmieniać, nie? To jest lipa. Co, kto tu siedzi? Jaki marynarz w ogóle, co jest? Brudny, cały od sadzy. Dobra, lecimy. Spróbujemy jeszcze raz. Albo w sumie, w pierwszej kolejności, może wejdziemy do tego boathouse'u całego, nie?
Tutaj jakoś idzie się dostać, ale jak? Ze 100 monet, ale stąd. Boathouse. A czy ja mam jakąś mapę? Może mapa jakaś by mi pomogła tu? Jest mapa. Ten Boathouse to podejrzewam, że może być gdzieś tam, gdzie właśnie patrzę. Co za ananas tutaj wbity? Siemanko, rakun. Witam cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór. I tam jest jakiś... Tam można wejść. Ten tu biega jak potłuczony. Dobra, okej. Wszystkie w 30 sekund mam rozbić. No, na pewno. No, świetnie. Jest to możliwe, jakby się nie było nubem. To tak jak najbardziej. To było tak w stylu kasztana, nie? Tak w stylu kasztana to było. Okej. Co ta kamera tak wariuje? No kamera czasami to w tych Mariosach wariuje i to bardzo. Dobra, zrobione. Bo i nie zrobione. O, Shine Sprite. Jak miło. Że to nie jest nadal ten Boathouse cały, nie? My szukamy tego Boathouse'u. Czy tu jest jakieś wejście, widzę? Jakaś walka. Wielki Cadbury Eclair. Już po nim? Po nim. Oj, jednak nie po nim. Ale tych potworków tu wypluł dużo. Już po nim? Po nim, dobra. Co to takiego?
Pomaga mnie rozwijać, streamuje fitness i zdrowie, chodzi na bieżnię i gra w gierkę. A w co gra? No, pomagram ten. Taki robi sobie rok ostrego treningu takiego. Już zapowiadał to jakiś czas temu. On to jest as. Masz, jesteś czyściutki już. Thanks, Mario. Można. Dune Bat Sandcastle Secret. Osobno. Co to są za kaczory dziwne? Pogadamy z ziomem może? Hey you, don't get the water dirty here and don't step on the dune bats. Cokolwiek. Nie no, gierka jest śliczna, nie, naprawdę. Oj, nie mogę. Jak to rozbujać? Aha, chyba nie rozbujam tym. A nie, jednak rozbujam. Ale to zrobiłem. Gierka śliczna, czego się nie robi dla dzieciaka, nawet konsolę kupi. Nie, naprawdę jest śliczna. Giereczka, konsola też jest ładna. Ale farma Duplo też jest fajna. No wypływaj. A co to za jakiś trójkąt brzydki? Jak będę miał dziecko, to też będę mu kupował gry na sobie, nawet jak będzie miał pół. No to będziesz lepszy ode mnie. Bo mała miała 4 lutego półtora. Dobra, pani Delmo. O, wow! Co to było? Pierwsza zasada, na dziecku nie można oszczędzać. Co tu się dzieje? Kurde, to znika. To się topi. Czy ja mogę tu wejść? Kurde, jaka ta gra jest kwaśna. Jak będzie miał 18 lat i powie, że woli Fortnite, to się go z domu najwyżej wyrzuci. O, nasze ulubione levele, prawda? This is place where I'm losing my sanity. Dobra, to nie jest jakieś takie chore bardzo.
Aż tak. Oj, 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 niedobrze. Jak ci się w ogóle gra? Można to padem nazwać? Wiesz co? Można. Ale miałem w rękach lepsze pady. Ten Pro Controller by się przydał, ale szkoda mi kasy na niego. Na ten, na tego Pro Controllera, nie? Który ma normalnie kształt jak taki Xboxowy, nie? No nie, no on jest malutki, zaraz zrobię porównanko. Bo skończę ten nieszczęsny level. Gdzie trzeba być szybkim jak błyskawica. Tu jestem bezpieczny, a ten No nie, Mario, co ty robisz za skoki dziwne? Dobra, to nie było takie trudne. No ogólnie pokażę więcej japy. No, no to jest dosyć małe, nie? No bo ogólnie no to jest taki gripik. Można sobie takiego gripa dać. Powiem szczerze, że wygodniej się gra normalnie z ekranem podłączonym, ale nie będę teraz odłączał ekranu, albo odłączę na chwilę, nic się nie powinno stać. Tylko o, zrobię save'ik. To można w locie. Mam nadzieję, że się stream nie... No, to jest w ogóle super, nie? Że po prostu w locie można tak fajnie zmieniać sobie. O, no i teraz mogę śmigam sobie tu na tym, nie? Portable. I tak się wygodnie gra. Tak się całkiem wygodnie gra. Jeszcze można sobie takie plastikowe tutaj gumowe gripy takie sobie dokupić. To już w ogóle pewnie byłaby mega baja. Tak się naprawdę wygodnie gra. No. I w zestawie też w konsoli jest coś takiego. Coś takiego. Taki chwytak, gdzie się wsuwa te... O. Joy-Cony. Masz niby takiego pada, nie? No ale to jest takie malutkie. Te butony są takie małe. Dla porównania tutaj jest pad z PS5. No... Jest on trochę większy. Jest on trochę większy, trochę bardzo nawet, bym powiedział większy. Na pewno ma dużo wygodniejszy kształt. No ale to jest fajne. Że to sobie wkładasz od razu w doka. Gierka ci się magicznie po prostu przenosi na telewizor czy tam monitor. No jak ktoś ma duże paluchy, to musi mieć tego... Pro Controllera, nie? No, wkładasz gierkę, od razu ci śmiga. Nie no, to jest rewelacja, nie? To jest naprawdę czadera. O, ładnie to zdobyłem, ale idę do innej lokacji. Już się trochę przyzwyczaiłem. No. Ja ogólnie lubię rozstawienie. No, ja właśnie Myszko nie lubię. Ja właśnie nie lubię tego rozstawienia. Ja się wychowałem na PlayStation i jestem tak mocno przyzwyczajony i już po prostu połączony z tym układem gałek, jak jest w PS4. Że dużo bardziej wolę to... rozwiązanie z PlayStation. Ale to wiadomo, to jest kwestia akurat tutaj w tej kwestii przyzwyczajenia, mi się po prostu wydaje. Blooper Surfing Safari. Dobra, spróbujemy jeszcze raz tutaj. Hejka Mariusz, dobry wieczór, siemka, co tam słychać, jak tam? Jak Marian? Super, świetnie się bawię, naprawdę. Nie wiedziałem, że aż tak mi się spodoba. Bałem się, że może mi się nie spodobać, a mi się spodobał, to mega.
Także jest naprawdę git. O, po pracy drineczek i chillout. To fajnie masz. Ja też chilluję, ale z herbatką. Kurde, no nie udało się. Ja z herbatką chilluję. Bo po pierwsze jestem chory, a po drugie to... A po drugie robię sobie... małą przerwę od alkoholu. Mam nadzieję, że potrwa dłużej niż tydzień. Co to za łódź podwodna tutaj się pojawiła? Okej. Trochę wina. Zwiał mi. Zastanawiasz się, czy nie zapolować na Game Boy Color? Dobrze rozumiem? Wystrzelił go z armaty. Pina Park. Mecha Bowser appears. A, na GameCube'a. Nie no. Super. A masz GameCube'a, czy po prostu chcesz sobie konsolę kupić? To są jakieś inne ludki. A te ludki są śmieszne. The entrance to Pina Park is just straight over that way. You can't miss it. No GameCube spoko opcja. Ja myślałem o pierwszym Wii kiedyś, żeby kupić. Żeby właśnie sobie gierki z GameCube'a ogrywać. Bo to też jest fajna opcja, nie? Pierwsza wersja Wii ze wsteczną kompatybilnością. No ale gry są diabelnie drogie na tego GameCube'a, nie? Taki Twin Snakes, który chcę ograć, to nie wiem, z tysiaka kosztuje? No soft moda do Wii jazda, no ale no to równie dobrze Mariusz mógłbym sobie emulator odpalić, nie? No, szatański Marian. Kwas na maksa. I Mecha Bowser. O kurde. Takiego obrotu sprawy to się nie spodziewałem. Jaki ogień w ogóle. Co będę się... Co tu się dzieje? Jaka walka w ogóle z bossem tu jest ciekawa. Nie no, gierka jest czadowa, nie? Dobra, gdzie jest ten Mecha Bowser? Okej, dostał shota. Oj, niedobrze. Źle to bardzo zrobiłem. A, bo tu lewą gałką mogę ten celować, super. Jaka ta walka jest dobra w ogóle. Mega.
Ja wiem, że gierki na GameCube są cholernie drogie i... A i ten Twin Snakes podobno płytki padają. W sensie, że są wadliwe jakieś? Ojejku. Dramat. No, to chyba... Ja... Kurde, może się kiedyś to wydarzy, ale taki port Twin Snakes na Switcha jakby się pojawił. Ojejku, albo byłbym w niebo wzięty. A czy ja mogę tu podskakiwać, albo coś? Nie mogę. A nie mogę, aha, bo ja mogę te kule niszczyć. Powinienem je niszczyć. Chyba nie damy rady. Bo nie niszczyłem tych pocisków Bowsera. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Tak, jakieś chłopy wytuczone i lubią padać. Kurde, ale słabizna. No dokładnie, panie Mariusz. Ja to takim jestem człowiekiem, wydaje mi się, zdroworozsądkowym, także... Chyba bym po tym, jak się dowiedziałem, to raczej nie kupię. Nic, będzie trzeba ograć ten na emulatorze po kryjomu. Obczaić, kiedy ćwikła jedzie na wakacje. I ogra... Dobra, czy mogę to skipnąć? Kurde, tu już te żółwiki Bowserowe są. Dobra, filmik oglądaliśmy. No ale jest przeciwnikiem emulatorów. Będzie z tym szablu ćwikły. Bardziej chodziło o to, że nie lubię emulatorów, a nie z szabr. A też możemy. A daleko jest to. Czy ja mogę wodą to potraktować? Jesus. Chyba się udało. Okej, udało się. Dobra, teraz mogę mu sypnąć. O, ale dostał pięknie w główkę. Ja mam tak jak najbardziej emulację. Jak najbardziej emulacja, szczególnie tak starych sprzętów jak PSX. Ja też nic do tego nie mam, wiesz, Mariusz? Ja nie jestem jakimś super retro purystą. No... Ja sobie też kupiłem na PS Store. Nie no, ale ta wersja na PSX to jest już dla kolekcjonerów, naprawdę, nie? To jest już dla prawdziwych entuzjastów. A dla osoby, która chce pograć i nie chce piracić, no to... Wersja na PS Store jak najbardziej za 25 zł na promocjach, nie? Kurde, trudny ten boss jest. Ja chyba naprawdę muszę ten celownik sobie zamontować na tym monitorze.
Ja mówię, macie, jakie te całe galaxie sprzedadzą. Wiesz co, ja myślę, że jakby uzbierał całą tą kolekcję palową, to znajdzie się ekscentryk, milioner, który by chciał kupić to od niego. Nie brakuje takich. No, Bowser. Załatwiłem go. Nice. Bowser? Leave my mama alone, you bad man. I won't let you take Mama Peach away. Mama? Mama Peach? I'm your mama? Yeah, Papa told me all about it. Wygląda jak taka gumowa lala za 30 zł. Trochę tak. Zaraz, zaraz, czyli to jest mama jego, małego Bowsera. Czyli Bowser wyhandlował to? Peach? Corona Mountain. To przypadek. Okej, dobra, to to mamy. Gdybym miał mocnego PC, to olałbym totalnie PS3 na przykład, bo emulator już podobno śmiga jak głupi. Tak, bo oni poczynili bardzo duże postępy przez ostatnie kilka lat w związku z tym właśnie emulatorem. Przez takie ostatnie 3 lata, 4. Tam normalnie Demon Souls'y to już w 60 FPS-ach na takim midrange'owym sprzęcie możesz grać na przykład, nie? Także mega spoko to działa. A już nie wspominam w ogóle o emulatorze Wii U, nie? Albo nawet Switcha, który w ogóle śmiga, nie? Superowo. A dobrze ustawiłeś? Bo tam trzeba Mariusz trochę pokombinować, wiesz? Ja też musiałem tam sporo się namęczyć. A jaki masz procesor? Thank you.
Chyba jak górę trzymam, to pływa szybciej? Mi się wydaje. Chyba tak, no. No jak, teraz się uda? Udało się. Jest! A, kod 9400. Twój procent można kupić za 34 zł. No to się nie dziwić. Oj, ktoś puka do mnie. Co tu mamy? Jest Mario? Jest Mario? A ty zaspana. Dobra. Zaraz wracam. Trzeba mleczko małemu Bombisiowi zrobić w czuprynce. To jest Bombiś? Jest Mario? Mario, kim jest Mario? Dobra, zaraz wracamy.
Dobra. Z powrotem. Kurde, Mario to wali kinę. Ja też zaraz lecę w kinę. Ale sobie jeszcze może zdobędziemy z 2-3 gwiazdki. Dobra, no to lecimy dalej. Kolejny epizod robimy w tym świecie. Ja nie wiem, czy w ogóle, żeby popchnąć fabułkę do przodu, czy to trzeba jakąś określoną liczbę gwiazdek zdobyć? To chyba na takiej zasadzie działa, tak mi się wydaje. Czekajcie, muszę zgasić światło. W ogóle teraz zauważyłem, jakie mam skarpety na sobie. Ale nie wiem, czy mi się uda. Nie, dobra, nie będę wam pokazywał. Z Marianem. Ile ma młoda? 2 latka? Nie, młoda 4 lutego miała 1,5 roczko. Panie Mariusz, wiesz? Jak tam tą klatkę otworzyć? Aha, chyba trzeba tam wejść. Przepraszam bardzo. O kurde, tu jakiś pająk wszedł. Co on tu robi? Co za gnojek, nie? Trochę przestraszyłem, co? Pszczołopająk. O, dobra. Udało mi się. Niesamowicie mnie zastanawia, jak mam się tam dostać do góry. Oh, crap. To co to jest za mina? Jakieś rzeczy tu się pojawiają, ja w ogóle nie wiem, co to jest. O! Coś nowego. O, nie, totalnie nie potrafię się poruszać w tym poziomie, nie? Dobra, na pokładzie tego statku nic nie ma ciekawego. Jak tą klatkę tu opuścić? A, ja muszę to do góry wskoczyć. Ale jak? Od dołu. Przydałaby się ta rakietka. Ale skąd ja mam ją zabrać? Dobra, musimy ją znaleźć. Musimy znaleźć tę rakietkę. Czekajcie sekundkę.
Okej. No, come on, come on, come on, come on. Aha, bo tu jest wyczyszczone ładnie wszystko. Tam nie mogę zabrać tej rakietki. Skąd ja mam ją zabrać? Właściwie. Ej, co to? Co to za akrobacje w ogóle? Co jest? No, panie kolego. Ten jak tu bansi. Proszę się stąd usunąć. Ej, a może to będzie to? Nie, no to są te zwykłe. Są te zwykłe. Oj. Cały czas mi się mylą klawisze, to nie jest fajne. To w ogóle nie jest fajne. Dobra, bo on w taki sposób skacze, dobra. O, tam jest. Ej, ale powiem szczerze, że ta gierka do łatwych nie należy. O nie. W tym roku coś tych heksów na PS5 chyba wyjdzie. Kurde, wiesz, że nie jestem w stanie ci nawet jednego teraz powiedzieć. Powiem ci szczerze, Mariusz. Ragnarok będzie heksem? Horizon nie będzie, no bo Horizon wyjdzie na PS4 też chyba. No nie, no wyjdzie. Ragnarok też na PS4 wyjdzie, ale nie, no w sumie... Trzeba traktować po prostu. Siemanko, MVD. Dzięki bardzo za rajdzi. Dobry wieczór. Jak tam Harry Potter? Harry Potter? Jak tam, jak tam? Ej, 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 Marian! A ta wersja Game Boy Advance to jest kino, co ty? Aż tak okej? Okay?
O, ta grany mundi rozjebane. Ładnie ciśniesz te gry, kurde. Nieźronicznie zajebista, no to spoko. Właśnie, ma być... Przepraszam bardzo, sorry, ale... No, coś mnie wzięło. No nie, Marian! O. O, i to jest to, czego my szukaliśmy. Minigierka rytmiczna w walce z Final Bossem, no to spoko. Właśnie, to zagra w jakieś wyścigi i on mnie Eurobeat w tle. Co się stało? A myślałem, żeby sobie Wipeouta pograć. Ale tam to za Eurobeatów nie ma za bardzo. Co ja zrobiłem? Nie mam pojęcia. Naprawdę nie mam pojęcia, co ja poczyniłem teraz. Ale bym posłuchał Deja Vu Space Boy Eldorado. ITP. Muszę zobaczyć VOD z tego NVD, z tego ostatniego bossa. No my tu w Mariana ciśniemy ostro. Marianek mi mega podszedł. Jest bardzo trudny. To jest to ja nie jestem przyzwyczajony do takich trudnych gier. Crash to jest przy tym Walk in the Park. No właśnie, ale co to było to Sifu? Saifu? Co to była za gierka? Ja wiem, że ja ją kojarzę z jakichś targów czy skądś, ale gameplay to nie wiem. Obejrzyj sobie finałową walkę i chwilę po niej pokazywałem jeszcze mi jakim najlepszy feature tej gry potem. No co ty? Zaraz zobaczę na pewno. Kung Fu za każdą śmiercią robisz się starszy. Aha, okej. Okay. Brzmi całkiem spoko. No i... Nie, naprawdę, jakby to było mało jeszcze, nie? Przeszkód. No ale w sumie jak mam tą rakietę. No bo to... Ale mi się wydaje, że ta gierka ogólnie to taka właśnie była taka, której się nie kupuje na premierę, tylko w jakimś, wiecie, bundlu albo na jakieś promce, nie? Wow. I do komina za 3 punkty. Gdzie jest ten sprite? A, za 150, no spoko. Zbieramy, jeszcze tyle zbierania zostało. The Secret of Rico Tower. A, to ten komin. Ja już wiem, co tam w kominie będzie pewnie.
Jakiś szatański poziom. Oj, przepraszam bardzo. Nie wiem, czy coś odbija. Kurde, przydałaby mi się ta wyrzutnia teraz. Tylko gdzie ona jest teraz najszybciej? Jak ją dostać tutaj w najszybszy sposób? Kurczę, nie widzę stąd. No dobra, to wchodzimy tam znowu do góry. I tam z góry sobie weźmiemy. Ale tu widzę, że jest bliżej. Okej, dobra. Do najsu. Ta wyrzutnia. Zgłodniałem, idę po kabanosy. No ja też troszeczkę zgłodniałem, ale zaraz będę kończył. Nie będę się jakoś obiadał na noc. Coś tam na pewno skończę. Ale strzał! Dobra, teraz trzeba stąd wypłynąć. I tam na ten kominus wlecieć. Będzie dobrze. I powinno być super dobrze. Dobra, okej. Okay. No i jesteśmy tu. No i ekstra. Super, fajnie, pięknie. Śpiripiri, ale... ale... aha, kabanosy piripiri. Ale to te tarczyński? Mhm. Nie no, ja tam tak szybko nie dobiegnę. Te niektóre blue coiny to są tak ciężkie do zdobycia, że ja nie wiem, jak ja to mam. No co za frajer denty. Tak, tak, one prawie niczym się nie różnią od tych mięsnych. Kurde, no. Ale teraz zrobiłem bardzo źle sobie. Musik bardzo dobry z wagę rzeczy. Musik z marchewką czy z selerem naciowym? Z marchewką, z selerem naciowym czy... Całkiem spoko. Przekąska. Wyka kabanosy dziwnie wyjmałeś, nie? Ale nie, akurat... Kabanosiki taczyńskiego są tym gun bardzo dobre. Nie w tę stronę! Szalony hydrauliku!
What? Dobra, tajemnica komina. No, wiedziałem, że tu będzie jakiś szarlatański level, nie? Także enjoy, guys. Teraz będzie jazda. Prepare to die. Marianowe Dark Soulsy, czas zacząć, no. Zaczynamy. Ty, Marian. No, Mario gra dla dzieci. Tak, to ta gra nie jest. Ja w ogóle nie spodziewałem się, że te Mariosy takie trudne są. Ja myślałem, że one w ogóle są łatwe. To nie są łatwe gry, to są mega trudne gry. Patrzcie to, patrzcie, czego się wczoraj nauczyłem. O! Patrzcie, jeszcze raz. O! Ja się tym gun, taj tipa podesłał. What the hell? Uwaga na kurwiam salto. Uwaga na kurwiam backflipa. Co to w ogóle kurwa jest? Przepraszam, nie będę tak brzydko mówił. Gacha game. Gacha game. What the? Dobra, nie było tak źle. Ale ten Super Mario Galaxy jest naprawdę takie ciężkie? O kurde. To ja naprawdę, to ja nie wiem. To ja nie wiem, czy ja chcę się bić z czymś takim. Jak go tyłem warpnęło. No to też się boję, żeby te późniejsze levele mogą być hardkorowe. Gooper Blooper Returns. Aha, to ta ośmiorniczka. No patrzcie, kolejna walka będzie. Początek jest i szybko rośnie poziom trudności, no to wspaniale. Zapewne będę się świetnie bawił, ale tutaj też ten poziom trudności szybko urósł. Wiecie, co mi jeszcze sprawia trudność? To szukanie tych 100 monetek, kurde. Bo chodzi o to, że jak się zbierze w danej lokacji 100 monetek, to się zdobywa Shine Sprite'a właśnie. Nie jest to proste. Aha, ja już wiem, co tu trzeba zrobić. Trzeba skakać tym plecakiem odrzutowym po tych platformach? Czy co tutaj trzeba zrobić? A nie, wejście na tę platformę jest... Tu? Co? Nie, myślę, że tej rury mogę tu wskoczyć, a nie. Woda wygląda bardzo ładnie. Jak na 2002 rok na GameCube. Naprawdę, gra jest ogólnie bardzo ładna. Nie wygląda jak 20-letnia gra, tylko wygląda, jak tutaj Mieszko chyba wspomniał, bardzo słusznie, jak gra, która ma no tak 15 lat, 10-15, nie?
No, no, mocniejsze, mocniejsze, nie? I zaraz, 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 czy ja muszę tu z góry skoczyć na to? Noż jak ja cię, synek. A nie, aha, dobra. W taki sposób chyba do tego squidka nie dolecę. Nie. Czy musi... Sunshine w lipcu kończy 20 lat. Aha. O dziwo, Crazy Taxi na Dreama wygląda lepiej niż port na PS2. To ciekawe, nie? No ale Dreamcast też był mocniejszy od PS1, nie? Na PS2 trudniej się programowało. No ale pomimo tego dużo gier na PS2 wyszło, nie? Ojej. Panie. No, nie wierzę w to. Ej, no, Mario. Zaraz, zaraz. Jak ja mam to zrobić? Aha, w taki sposób. O. Na który ja miałem tego dydla wyciągnąć? Aha, na kwadrat, okej. Nie, źle, źle, kurde. O, teraz. Na strzała? Już myślałem. Nie wiem, byłoby za łatwo nieco. O, piękny timing. Już? Uciekaj. Uciekaj! Najszybciej jak tylko potrafisz. Ale Shadow of the Colossus w około 25 klatkach na PS2 słabo wygląda przy wersji HD czy remasterze 60. Słabo wygląda, aczkolwiek nadal jak... Shadow of the Colossus na PS2 wyglądał jak taka bardzo wczesna gra na PS3. Naprawdę, oni wycisnęli ostatnie poty z tej konsoli, nie? Miałem okazję ograć remake, mam remake i naprawdę bawiłem się świetnie. Shadow of the Colossus to jest tak świetna gra. Bardzo lubię, jestem fanem. Red coins on the water. Polecam zagrać, jak jeszcze tego nie robię. Nie, panie Temgan, nie ma. I nie spojrzałem na filmik, gdzie są te red coinsy?
Nie to. Bleach to chyba nie moje klimaty na pewno. A, pewnie na tym Squidzie. Only Japan. Wow. Zderzenie czołowe. Jak przydzwoni w bandę w ogóle. Szacunek za przejście gierki po japońsku w całości. Naprawdę. Mega. I znowu nie obejrzałem, a ze mnie ty kasztan jednak, nie? Co robi ten przycisk? Collect 8. Aha! Chyba... od koloru zależy to, czy jest zwrotna, czy jest szybka. Cholera. Jak przydzwonił? Kurde, połowę wolniej niż normalnie. Ja pamiętam, że pierwsze moje przejście Shadow of the Colossus odbywało się właśnie na emulatorze, na starym kompie. I to też do ciekawych doznań, że tak powiem, nie należało, bo tam to otrzymało właśnie 20... W sumie no działało tak jak wersja bazowa na konsoli. No ale no momentami było mega ciężko, bo nawet do 15 spadało. Ale jakoś tam się pykało. O, w taki sposób się wolniej pływa. No i dobrze, nie muszę przecież tak pędzić. Tu sobie przyspieszę. O, i zwolnię. Widzi ktoś gdzieś te czerwone końce? A tu jest. Dobra, jeszcze dwa. Tu jest jeden. O, i tu był ostatni. Dobra, super. Tutaj jest. Tutaj. O. Znam te stawiczne rzeczy, ty mam nawet. Mario. Możesz zejść z tego Squida? Nwałdę, jak to mówię, nie chwal dnia przed zachodem słońca? Nie odbiorą, no. Tylko jeszcze raz muszę ją zdobyć. A, ja tracę czas. Świetnie. Wow, ale tutaj jest Extreme Sport Channel normalnie. Guys. Oj, tu muszę większe kółko takie zapodać, bo może być ciężko. O, pomiędzy tymi zmieszczę się. O, zmieściłem się, wow!
Dobra, przyspieszymy trochę tempa. Dobra, i ostatnia była tutaj, na takim zakręcie diabelnym. Dawaj tego Shine Sprite'a, mam nadzieję, że teraz jakoś tam trafię sensownie. Szkurwot. Tam ta w ogóle muzyczka jak z jakiejś, do jakiejś kołysanki, nie? A gra jest stresująca na maksa. Dobra, większy muszę ten. Większe kółko muszę zabrać. Dobra, tu są trzy powinny być, nie? O, są trzy. Dobra, czy ja muszę tu wskoczyć? Wydaje mi się, że tak. Dobra, grunt to dobry timing. Ale uzależniające jest, powiem wam szczerze, to zbieranie tych gwiazdek, nie? Naprawdę. Mega spoko, gierka. Levele świetne, graficzka świetna, muza dobra. Mechanika, no, mogłaby być troszeczkę bardziej płynna. Shadowmaru Revisit? A, gnojka muszę gonić. No ale Shadow Mario już nie istnieje. O, ale mu... Wow. Kuźwa, jak spiernicza. Gdzie on jest? Gdzie on zeskoczył? Na komin w las? Gdzie on jest? Can anyone see Shadow Mario? A, czyli jednak już po 10 jedziesz, chcesz wjechać na grubo z tematem. No na GameCube to chyba jest więcej jednak tych gier, nie? Gdzie on jest? Go w ogóle nie widzę. Na GameCube więcej, a Switch ma więcej Pokémonów. No Pokémony to jest dla mnie temat totalnie obcy jak na razie. Nie wiem, czy to się zmieni, ale oglądałem dzisiaj gameplaye z tego Let's Go Pikachu i całkiem fajnie to wygląda. Nie wiem, czy warto, czy ktoś może grał. Nie wiem, gdzie on jest. Nie mam pojęcia, gdzie on jest. Gdzie jest ten gościu?
Lesb. Gdzie jest ten typ? Dobra, robię exit area. Wchodzę tu jeszcze raz. Bo ja tego nie kumam. No, ale ja coś czuję NVD, że jeszcze na tego Switcha ten, nie? Jeszcze sporo gier wyjdzie. To się zupełnie strasznie trzymał. Okej. Jak go dorwałem bezczelnie! To było cudowne. Z tej okazji trzeba zdobyć jeszcze jedną gwiazdkę. Ja myślę, że tak nie głupio wydałem, bo ja dałem bodajże 1400 i z Mario Kartem 8, nie? Yoshi's Fruit Adventure. O, sounds good. Mój brachor chciał sobie lighta kupić, nie? Ja mówię, chyba zwariowałeś. Czasem nie wpadnie właśnie, żeby lighta kupić, Mariusz, bo to jest totalnie nie dla nas dinozaurów graczy, nie? Może dla dzieciaków okej, ale... Za 600 zł okej. Na upartego, nie? Ale tam tak na upartego, nie? Co to jest za jumpra? Nie mam pojęcia, co ja muszę tu zrobić. Przepraszam. Aha, czy trzeba odetkać to? Dobra. Cokolwiek. No nie opłaca się, naprawdę. Light to jest tak ubogi względem tej wersji drugiej. Idzie stąd, idzie wyskoczyć z wody? Idzie, świetnie. Oho. I co teraz? I co, w ten zawór teraz? Wow, typie Mario! A co ci się dzieje z tym klocem? Tutaj też coś jest zatkane? No dobra. No okej, typie, i co? Aha. Masz winogronko. Nie wiem, co ja tu muszę zrobić.
No nie mam zielonego pojęcia, co ja muszę tutaj zrobić. Maxu Suche! Bardzo dziękuję za rajdzik. Siemanko, co tam słychać? Co tam słychać? Jak tam? Dzięki bardzo za rajdzik. Ło, co tu się wyprawia? Matę smadałem, siemanko, dobry wieczór. Siemka, pomagam. Słyszałem, co robiłeś, panie, pomagram. Ciekawe, muszę VOD zobaczyć. No nie wiem, naprawdę. Wow. Bieganko na ten i Ghost of Tsushima. Ile tych owoców tu jest? Nic z tego nie rozumiem. Elo Bogdan, elo panie Ćwilko. Oj, to... A, już wiem skąd wiesz. Co tam, panie Ćwilko? Co tam pomagam? Co tam, Matsusuke? Co tam was słychać? Co tam, Madness Madam? Bo ja tu marianuję i nie wiem, co mam zrobić właściwie. Sześćset kalorii spalonych? To grubo, kurde. Dużo. Co ja mam tutaj zrobić? Dobra, ja wiem, co mam tu zrobić. Wyjdę jeszcze raz i zobaczę briefing. Boże, ma cosunkę. Dziękuję bardzo za Subixa. Chyba nas wjechały dwa dzięki. Dzięki bardzo za drugi miesiąc Subixa. Bardzo dziękuję za wsparcie. Znowu nie obejrzałem tego całego. God damn it. Teraz lecę na chwilę, bo kolacja się sama nie zrobi. Wrócę. Ja miałem kończyć już, ja będę kończył, niestety. Niestety bądź stety. Także... Zapraszam jutro, bo pewnie też będzie streamek. Może będzie dłuższy. Ja 16 będę miał chyba drugi miesiąc sypkę. Pomyliłem z pomelem. Kołderka. Co to za tęcza tutaj się pojawiła? Idziemy zobaczyć, co tam się dzieje. Power slide. Dobra. A, tu muszę mieć chyba tego nuzla rakietowego.
To gdzie on jest tutaj w tym Delfino Plaza? Nie mam pojęcia. Gdzie go szukać w ogóle? Czerwonego boksa szukamy. Tu jest czerwony boks, ale on jest... On jest niezdatny, że tak powiem, do użytku. Dobra, spróbujemy jeszcze go już jak ogarnąć. A nie był na platformach nad wodą? Czerwony boks? Czy Yoshi? Zaraz zobaczymy. Ćwiko, oglądałem jak grałeś w Tombiego, ale nie pisałem, bo twoja mafia tam ostrzała zęby, żebyś... Zaraz zobaczymy. A, tutaj jest. No rzeczywiście, no. Sekiro. A szybciutko! Oj, nie zdążyłem. Shit happens, jak to mówię. Aha, bo te owoce potem... Nie, dobra. Chyba nie rozumiem. Ziomek ma ale helikopter w ogóle. O, przepraszam bardzo. Kiedy coś online gramy z przyjacielem Rumunem? To znaczy, co masz dokładnie na myśli? Dzięki, Bakosan. Byłeś kiedyś na wieży ciśnienia we Wrocławiu? Nie, one bardzo ładne są, nie? VD. Chyba sobie nagrzebałeś. A, jakiś... Jakie mam to coś? Co ja mam z tym zrobić? Ty mi tam jak będę ci w rzędzie. Co tam, Szogo? Co ja mam zrobić z tym czymś? Bo ja tak za bardzo to nie wiem. Tak, ja zaraz kończę, no. A co tam? Masz kogoś do rajda? No to wiem, słyszałem o tej dramie z tym włoskim. Jakbym miał, to bym tobie nie dał.
Aha, okej. Dziękuję bardzo za wyróżnienie. Cholera, jak ja mam to zrobić? No Hellraide wyszedł w postaci DLC do Dying Lighta chyba, nie? No nie, no papa chyba pomagam, wiesz, będę kończył jednak. Bo nie mam pojęcia, co ja mam tu zrobić. Odpalę sobie jakiś walkthrough i następnym razem mnie olśni. Dobra, będziemy kończyć. Jutro Międzynarodowy Dzień Pizzy, będę robił pizzę. W sensie Magda będzie robić ciasto, bo wracam dopiero o 19 z pracy. Oczywiście NVD. Dobra, ja wam bardzo dziękuję za dzisiaj. Dzięki bardzo za rajdziki Matsusuke NVD i po Pomix. Thank you guys. Dzięki bardzo Matsusuke za Subixa. Dzięki. Jaba, tak? Jajba. Okej. A masz jakiś dobry, ale taki szybki. Nie szukam jakiegoś, wiesz, na takiego, co 5 dni trzeba czekać, tylko takie szybkie ciasto po prostu. Jak masz dobre, to możesz mi wysłać. Byłbym wdzięczny. Spoko, Mariusz. Bardzo chętnie przyjmę. Pomagram, poleca, lubię stare gry. A w co gra jajba? Właściwie? Bo ja nawet nie wiem. Ja nic nie wiem. Tak właściwie. Nie no, gotowca nie, bez przesady. Aha. To polecimy może, nie? Zostawcie followka tam u kolegi, jak nie macie. Nie bądźcie tacy. Jak pomagam, co znaczy to? Kto zapowiedział? Dziękuję, Mariusz. Dzięki bardzo. No dobra. To ja zapraszam do pana The Jajba. Tylko mi nie daje follow. No spoko, jasne. Jak się spodoba, to followka zostawcie. Jak tam wam sumienie podpowiada. Dzięki bardzo za dzisiaj i do następnego myślenia. Baju jajo. Dziękuję wam wszystkim za supportcik. Peace and love. O! Nie ta scena. God damn it. O, i pielgrzymek jeszcze jest, patrzcie państwo. No to Naura.